zima już odchodzić chce. Bałwanku mój, słońce stopi cię. Spójrz, kiedy wiosna tuż, tuż znikniesz lada dzień, szybko uciekaj już. Księżyc znów w roju gwiazd bardzo jest zajęty. Figle płata po północy psoci jak najęty. Spojrzał w dół, tam bałwanek prawie roztopiony. Przejął się, rzucił czar, bałwanek zmieniony. Buli, 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 buli. Buli i pani weterynarz. Masz język? Masz apetyt? Nie, nie bardzo. Zjadłem kawał ciasta od Buli babci i kilkadziesiąt naleśników. A teraz mnie wzdęło. Rozumiem. Co robisz, Bulisiu? Wujku, teraz mi nie przeszkadzaj. Masz. To dobre na bezsenność. Naprawdę? Załatwione. Niesłychane, zasnął. Jasne, jestem weterynarką. Wystarczyła sama recepta, żeby usnął. Nie mam żadnych leków. To bardzo utrudnia moją pracę. Wpadłem na pomysł. Widzisz, Bulisiu? To wspaniała książka. Jak samodzielnie przyrządzać leki. Co mam dodać? Teraz... spora szczypta proszku grzybowego. Psik, to ma paskudny zapach. Robimy leki, nie ciasto. Nie musi pachnieć. Co teraz dodać? Teraz 6 jajek. Dzięki, Buli, papa. Hopla. Dzień dobry, jesteś mały jak na swój wiek. Masz szczęście, jestem weterynarką. Dam ci środek na wzmocnienie. Komu pyszny syropek? Nie chcesz syropu? Rzeczywiście okropny. O, hej, zaczekaj chwilę. Witaj, Bulisiu. Co za urwis? Tak, lepiej spróbuj smacznych lodów. Jesteś tam, lodziarzu? Czy możesz mi doradzić, jak zrobić bombę lodową? Już idę, Buli babciu. Popilnujesz wózka przez chwilę. Znakomite. Mam pewien pomysł. Dzięki mnie malec urośnie. Hej! Mam dobre lody. Łakomczuszek z ciebie. Zjadłeś wszystko? O, nie zaszkodzą ci? O, bomba lodowa. Nie będziesz uczył takiej doświadczonej kucharki jak ja. Ach, jeśli wątpisz w moje kompetencje zawodowe, to radź sobie sama. Co się dzieje? Czy tutaj się pali? Nie, nic się nie pali. Nic, Buli babcia wypróbowuje przepis na bombę lodową. A może skoro już tu jesteśmy, zrobisz płonące naleśniki? Doskonały pomysł. Ja je zapalę. A ja zgaszę. Muszę już iść. Bulisia na mnie czeka. O, co tu robisz? Nie pilnujesz lodów? A mój wózek? Nie bój się, zostawiłam go pod opieką małego pingwina. O! Mój syrop! Moje lody! Pożarł wszystko! Czesałam się, kiedy jakieś zwierzę rzuciło się na moje lustro i w całości je pożarło! Pingwinek! Myślał, że to lody! Dokroćset! Nie widziałem czegoś takiego od czasów morskiego węża. Potwór pożarł pół mojego iglo. To straszne. Popatrzcie, co zostało z naszych węży. To pingwinek. Pewnie jest chory. Co się dzieje? Buli!
On połknął wszystkie moje lody! I moje lustro! Zjadł dwa iglo, to istny potwór z Loch Ness! To pingwinek chyba jest chory! Chory? Bulisia się nim zajmie, przecież studiuje weterynarię! Tak, trzeba wyleczyć pingwinka! Wujku Buli, to kłopot z naszym lekarstwem! Ach tak! Chyba pomieszaliśmy dwa przepisy! Trzeba zrobić nowy lek, zanim Buli Trapper schwyta malca. Mamy go, chłopaki! Nie bój się, mały! Brawo, Buli Trapperze! Bulisia cię wyleczy, szkrabie! Złapaliśmy pingwinka, Bulisiu! Jest w klatce, którą specjalnie zrobiłem! Zaczekaj, Bulisiu! Zapomniałaś o nowym leku! Och, ratunku! On pożera klatkę! O nie! Uważaj! To lekarstwo! Cip-cip! O, mamo! Popatrzcie! Połknął za jednym zamachem! Znów jest normalny! Hurra! Potwór pokonany! Jesteś królową weterynarii, Bulisiu! Wersja polska, Studio Publishing. Producent Jerzy Jacek Tomczak. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Wolickiej, Marta Kacperek. Reżyseria Tomasz Grochoczyński. Dźwięki montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Mira Ornatowska. Wystąpili Krzysztof Krupiński, Agnieszka Kunikowska, Włodzimierz Bednarski, Jarosław Domin, Ryszard Olesiński, Karolinka Pawul, Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Marty Kacperek śpiewała Magda Krylik.